Czego uczy mnie Biblia w Księdze Kaznodziei Salomona, 8 rozdział, 12 werset? Ponieważ wyroku skazującego za zły czyn nie wykonuje się szybko, przeto wzrasta u synów ludzkich chęć pełnienia złego. Oraz pierwszy list Piotra, 3 rozdział, 20 werset, które niegdyś były nieposłuszne, gdy Bóg cierpliwie czekał za dni Noego, kiedy budowano arkę, w której tylko niewielu, to jest 8 dusz, ocalało przez wodę. Chęć pełnienia złego. Już na samym początku historii ludzkości Bóg pokazał swoją ogromną cierpliwość w stosunku do człowieka. Pierwsza para ludzi zgrzeszyła, tym samym zasługując na śmierć. To był początek przyszłej ludzkości, która w każdej dziedzinie życia będzie chciała obejść się bez Boga. Kultura i cywilizacja są owocami zdolności, które Stwórca podarował swojemu stworzeniu. Jednak człowiek wykorzystał je do swoich celów, nie pytając w ogóle Boga o jego wolę. Bóg przez ponad 1600 lat przyglądał się poczynaniom człowieka, aż w końcu postanowił położyć temu kres. Położę kres wszelkiemu ciału, bo przez nie ziemia pełna jest nieprawości. Zniszczę je wraz z ziemią. Pierwsza Księga Mojżeszowa, 6 rozdział, 13 werset. Jednak nawet wtedy dał Bóg ludziom jeszcze około 120 lat, aby przez świadectwo Noego ostrzec ich. Nie przyniosło to skutku. Ani jedna osoba z tych bezbożnych ludzi, którzy otaczali Noego, nie potraktowała poważnie tego ostrzeżenia. Wszyscy tak samo, jak jeden z egipskich królów, przekroczyli swój czas, jak uczy nas Jeremiasza 46 rozdział, werset 17. Wtedy Bóg musiał zesłać na nich zapowiedziany wcześniej sąd. Także i obecnie Bóg ma wiele cierpliwości w stosunku do ludzi. Bóg czeka tak samo jak za dni Noego. Pan Bóg okazuje cierpliwość względem was, bo nie chce, aby ktokolwiek zginął, lecz chce, aby wszyscy przyszli do upamiętania, jak głosi nam apostoł Piotr w drugim liście Piotra, 3 rozdział, 9 werset. Jednak niech nikt się nie łudzi, nie oszukuje. Czas łaski jest ograniczony, podobnie jak niegdyś dla ludzi żyjących za czasów Noego. Dlatego czytamy w Słowie Bożym, w liście do Hebrajczyków, 3 rozdział, 7 werset. Dziś, jeśli głos Jego usłyszycie, nie zatwardzajcie serc waszych. Ponieważ wyroku skazującego za zły czyn nie wykonuje się szybko, przeto wzrasta u synów ludzkich chęć pełnienia złego.